Miejska, słucham. Biblioteka. Tak. Tak, tak. Zarząd postanowił. Mamy wygrać ten konkurs. Bez dyskusji. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jest, proszę Państwa, niczym kalejdoskop. Wszystko się u nas zmienia. Prężnie rozwijamy swoją instytucję, dając ludziom radość i satysfakcję już od wielu lat. Nie jesteśmy już tylko miejscem, w którym sympatyczni ludzie pożyczają ciekawe książki. Najlepsze książki tylko u mnie! Zapraszam! Doskonalimy się w każdym aspekcie. Rozwijamy się właśnie dla Państwa. Podejmujemy nowe wyzwania! Jednym z nieodzownych elementów życia kulturalnego miasta jest Jesień Literacka. Mamy już za sobą 16 edycji tej imprezy. Co roku okres słod i pierwszych przeziębień ocieplamy cyklem spotkań z ciekawymi ludźmi świata literatury. Wszystkie dzieci nasze są. Do naszych kochanych pociech baśniowa moc przez całą noc, czyli noc z Andersenem. Raz do roku, w weekend najbliższy, 1 aprilis, zapraszamy maluchy do budynku biblioteki na gry, zabawy i przedstawienia. Noc spędzona w bibliotece to dla nich niezapomniana przygoda. Komiks Esencja. Prawdziwi kozacy scenariuszu i rysunku. W której bibliotece możesz uścisnąć grabę swojemu ulubionemu komiksiarzowi, a potem jeszcze wypytać go o warsztat? Czacha dymi. Tak, tak. To tylko część z naszych flagowych projektów. Warto bowiem dodać, że inwestujemy w naszą bibliotekę Amerykański Kapitał Intelektualny. W ramach projektu Ameryka w Twojej bibliotece promujemy kulturę amerykańską we współpracy z amerykańskim konsulatem. I dostajemy na nasze biblioteczne półki całe masy książek i komiksów wprost za oceanu. No. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu istnieje od 1947 roku. Mamy więc już 72 lata. Nasza nowa główna siedziba w 2011 roku została nagrodzona architektonicznym Oscarem. I co z tego? Otóż to z tego, drodzy Państwo, że mamy genialną bazę, żeby robić dla Was coraz wspanialsze rzeczy. Mamy też świetnych ludzi, którzy chętnie to zrobią. Mamy masę werwy i pomysłów na niecodzienne atrakcje. Uwielbiamy się uczyć. Zapraszamy. Będą Państwo zadowoleni. Zapraszamy.